Witam serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się modelem samolotu pionowego startu i lądowania Royal Navy Sea Harrier FRS 1, numer item 61026, dwie gwiazdki 1900, w skali 1,48. Pudełko średniego rozmiaru 200x350, jak na tę skalę. Na pudełku mamy rysunek samolotu podchodzącego do lądowania lub po starcie. Widać to po wypuszczonym podwoziu. W tle widać płynące dwa okręty wojenne. Długość kadłuba modelu po odklejeniu ma wynosić 302 mm, natomiast rozpiętość skrzydeł 160 mm. Na grzbiecie pudełka rysunek samolotu w rzutach z góry i z dołu i jego uzbrojenie oraz rysunek pilota w fotelu katapultowym. Na dole pudełka widać samolot z boku oraz widok z boku silnika Rolls-Royce Pegasus. Więcej informacji o tym samolocie znaleźć można w Wikipedii, zarówno historię powstań, jak i dane taktyczno-techniczne. W środku pudełka znajdujemy po pierwsze instrukcję w języku angielskim i niemieckim i drugą po japońsku. Instrukcja czarno-biała. Na pierwszej stronie zdjęcie oraz krótka historia samolotu. Model składa się z 5 sztukowych prasek, w tym jedna z przezroczystego polistyrenu. Rysunek 1 pokazuje, jak skleić silnik samolotu oraz dźwignię do sterowania dyszami hurtowymi z silnika. Rysunek 2 pokazuje, jak skleić pilota oraz jak umieścić go w kabinie. Rysunek 2 pomocniczy. Główny rysunek 2 pokazuje, jak skleić kadłub samolotu, wklejając kabinę pilota i silnik. Rysunek 3 pokazuje skleić dysze, 4 sztuki silnika. Rysunek 4 pokazuje ciąg dalszy sklejania mocowania dysz do kadłuba samolotu oraz wlotu do silnika. Rysunek 5 pokazuje, jak skleić podwozie przednie samolotu. Rysunek 5 pomocniczy pokazuje, jak przygotować luki podwozia oraz wciąć skalpelem. Rysunek 5 pokazuje również model podwozia głównego. Jedna sztuka, gdyż Harrier ma podwozie w układzie rowerowym, bardzo rzadko spotykane. Rysunek 6 pokazuje, jak skleić skrzydła. Rysunek 7 pokazuje, jak skleić podwieszenia uzbrojenia pod skrzydłem oraz boczne koło podwozia pomocniczego. Rysunek 7 pomocniczy pokazuje malowanie podwozia bocznego oraz belek podwieszenia uzbrojenia. Rysunek 8 pokazuje, jak montujemy uzbrojenie do beleku oraz rysunek pomocniczy pokazuje, jak skleić i pomalować uzbrojenie. Rysunek 9
pokazuje montaż kabiny pilota, dalszy ciąg oraz montaż pokrewy górnej silnika. Rysunek 10 pokazuje montaż osłony kabiny pilota i różdżki pilota. Po drugiej stronie instrukcji 3 schematy malowania hariera. Pokazane malowanie oraz sposób umieszczenia naklejek. Części samolotu to 5 ramek, 1 przezroczysta i 4 szarego polistyrenu. Plastik dobrej jakości, nie widać żadnych niedoróbek czy nadlewek, nie gorszy niż zwykle w modelach Tami. Ramka 1 to półki kadłuba. Ramka 2A stanowi jedną ramkę i składa się w zasadzie z dwóch ramek, a w nich skrzydła górne i dolne. Połówki, usterzenia poziome oraz uzbrojenie i belki do podwieszania uzbrojenia. Ramka 4B to ramka z wyposażeniem kadłuba silnika, kabiny podwozia. Kabina i podwozia. Ramka 5, osłona kabiny i celownik. Kalkomanie do 3 wariantów oznakowania i malowania samolotu. Należy zwrócić uwagę, aby dolne naklejki na skrzydło przykleić przed zamocowaniem belek do podwieszenia uzbrojenia. Do modelu dodano elementy fotodrewnione. Elementy te wymagają pomalowania na odpowiedni kolor. To by było na tyle.